Dzisiejszy serwis rozpoczynamy od informacji z Grudziądza, gdzie odbyło się uroczyste nadanie Szkole Podstawowej nr 7 imienia Bronisława Malinowskiego. Wspaniałego człowieka, sportowca, mistrza olimpijskiego w biegu na dystansie 3 km z przeszkodami. Dziś mija trzecia rocznica jego tragicznej śmierci. Od najmłodszych lat związany był z Grudziądzem. Tutaj też żywa jest ciągle pamięć o tym wielkim sportowcu. W dzisiejszej uroczystości uczestniczyli rodzina Bronisława Malinowskiego, trener Bronka Ryszard Szczepański, wiceprzewodniczący GKK FIS Stefan Paszczyk oraz przedstawiciele władz polityczno-administracyjnych Grudziądza. Podniosły moment przekazania szkole sztandaru. Andrzej Grubba wygrał czwarty, ostatni turniej grupy B podczas zawodów o Grand Prix RFN-u. W finale nasz tenisista stołowy pokonał Szweda Jana Ove Waldnera w trzech setach 21-23, 21-16 i 21-15. Wczoraj w Europie rozegrano dwa kolejne mecze eliminacyjne do piłkarskich mistrzostw świata. W spotkaniu grupy piątej, którego fragment oglądamy, Węgry wygrały z Austrią 3-1. Pierwszą bramkę w 23 minucie strzelił Schachner i Austriacy objęli prowadzenie. Wynik ten utrzymał się do przerwy. W drugiej części spotkania gospodarze zagrali z większym rozmachem i na efekty nie trzeba było długo czekać. W 50 minucie wyrównał Noc. A 11 minut później Osterhazy podwyższył wynik na 2-1. Ostatnią bramkę dla Węgrów strzelił w 77 minucie Kardosz. Po tym zwycięstwie w Budapeszcie Węgry objęły prowadzenie w grupie piątej. W drugim wczorajszym spotkaniu w grupie szóstej Dania pokonała Norwegię 1-0. Ta czwórka krakowskich spadochroniarzy z 6. Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej obchodziła dziś jubileusz. 4000 skok Kazimierza Skowronka, 3000 Jerzego Dąbrowskiego, 1000 Mieczysława Bieńka i Zbigniewa Grzybczyka. Postanowili to uczcić ustanowieniem rekordu Polski, wykonaniem wraz z kolegami w skoku zespołowym Powietrznej Gwiazdy. Dotychczas udało się to 13 skoczkom. Teraz Gwiazdę miało zbudować 15 odważnych. I chyba by się udało, gdyby nie pogoda. Niski pułap chmur uniemożliwił skok z wyższej wysokości i na manewr brakło przestrzeni. Skończyło się więc na ziemi, na jubileuszowych gratulacjach i zapewnieniach, że nowy rekord poczeka niezbyt długo. Szósta partia szachowego meczu Mistrzostwo Świata między Anatolijem Karpowem a Garry Kasparowem zakończyła się zwycięstwem obrońcy tytułu. Tak więc w meczu prowadzi Karpow 2-0. I to wszystko ze studia Sport. Dziękuję.